Błogosławieństwo jest jak domino. Jeden krok powoduje, że wiemy, jak zrobić kolejny. Tym dzisiaj będziemy się zajmować, ale najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, dzisiaj przychodzi mi kończyć rekolekcję i jednocześnie dziękować Ci za ten czas łaski. I kiedy staję przed Tobą, przychodzą mi na myśl słowa świętego Jana Marii Wianeya: godzina cierpliwości więcej znaczy niż kilka godzin postu. Bardzo to ważne słowa, kiedy chcemy wprawić w ruch. Chcemy wprawić w ruch domino, które ma tę lawinę dobra wywołać. Działaj w nas, Jezu, i pozwól nam podejmować dobre decyzje, by rzeczywiście otwierać się na to, co przygotowałeś w konsekwencji ich. Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Ci od Pana. Błogosławieństwo, które otrzymuje Maryja, jest konkretnym znakiem kroku, który wcześniej musiała zrobić. Pamiętacie, jak rozważaliśmy to, że z pośpiechem wybrała się do swojej krewnej Elżbiety? Pamiętacie, jak przyglądaliśmy się temu, tej determinacji w niej samej? No bo przecież ona doświadczyła mocy Boga, mierząc się z jedną wielką niewiadomą tego, co zastanie, kiedy pójdzie do swojej krewnej Elżbiety. Wchodzi w ten Boży plan, wędruje. Mówią egzegeci, że ta wędrówka mogła trwać nawet 3 dni. Z Galilei do Judei. I oto Maryja, przez to, że podjęła ten krok wiary wobec anioła, wyszła, mogła doświadczyć konsekwencji tego swojego wyboru. Zakończyliśmy jeden z filmików w ubiegłym tygodniu słowami: Bóg działa z tymi, którzy działają. Jest to dla nas szalenie ważne, bo kiedy wchodzisz w dobro, możesz widzieć Jego obecność w najróżniejszych odsłonach. To jest dzisiejsza Ewangelia. Maryja, będąc pobłogosławioną przez Elżbietę, jest jeszcze bardziej umocniona na tej drodze wobec wszystkiego, co czeka ją, chociażby przy spotkaniu z Józefem. Nie wolno nam przeoczyć tych momentów, w których ten krok wiary, do którego zaprasza nas Bóg, mamy zrobić. I tu nie chodzi o to, że teraz mamy robić coś bez przekonania, ponieważ nie o taki krok wiary chodzi. W ogóle w wierze należy mieć przekonanie, bo jak mówi święty Paweł, kto nie postępuje w zgodzie z sumieniem, ten grzeszy. Więc wewnętrzne przekonanie musi w Tobie być na poziomie przynajmniej 51%, żeby podjąć to, do czego wierzysz, że jesteś powołany. Musi być w Tobie pewność moralna do tego, żeby zmierzyć się z jakimś zadaniem, z jakimś wyzwaniem, z jakąś misją. Ale chodzi o to, by tego kroku nie przegapić, by w konsekwencji tego kroku cieszyć się Bożym błogosławieństwem i łaską. Wiecie, pamiętam taki moment, kiedy uczyłem się przed laty rozpoznawać głos Pana Jezusa. Ciągle uczę się rozpoznawać Jego głos. Pamiętam, kiedy zdałem sobie sprawę, gdy dokumenty Kościoła naprowadziły mnie mocno, że ten głos wiąże się z dobrem, które Bóg chce przeze mnie czynić w określonych sytuacjach, w określonych warunkach, w określonym miejscu.
Pamiętam, kiedy odkrywałem Sobór Watykański II, który mówił, że sumienie to jest sanktuarium, w którym rozbrzmiewa jego tajemniczy głos. I po raz pierwszy w życiu wtedy miałem stanąć wobec osoby, w ogóle nie spodziewając się takiego zaproszenia od Pana Boga. Wiem, że powiesz, że to jest nieco szalone i bardzo ryzykowne, ale takie doświadczenie jest moim doświadczeniem. Wobec osoby, która przyjechała na wózku, a w moim rozpoznawaniu tego głosu, wewnętrznego głosu, który tak samo powołał mnie na tę drogę, po której idę, jestem kapłanem, które zidentyfikowałem jako to jego pójdź za mną, ten głos brzmiał jasno, że do osoby siedzącej na wózku, właściwie sparaliżowanej, powykręcanej, mam powiedzieć: wstań w imię Jezusa. Przerażenie po ludzku jest to ogromne, kiedy potem człowiek zdaje sobie sprawę, w czym uczestniczył. Ponieważ kiedy przychodzi ta łaska, ten moment, ty wiesz, że to jest od Pana i wypowiadając słowa w Jego imieniu, w Jego autorytecie i widząc konsekwencje tego, że to oto osoba wstaje i zaczyna chodzić, skakać, zaczyna cieszyć się tym, co się stało, widzisz, że to, co miałeś zrobić, robiąc, możesz doświadczać tego, co w żaden sposób nawet nie mogłeś pomyśleć, że może się stać w tym momencie. Myślę, że ten przykład, chociaż nieco mocny, tak po prostu gdzieś z mojego serca, on pomaga zrozumieć ten wcześniejszy filmik, dzieło Pana Boga, a dzieło dla Boga, który jest tak naprawdę dla wielu spośród nas podstawą rozeznawania duchowego. Jaki krok dzisiaj masz zrobić? Dzisiaj. Bo nie chodzi tutaj o to, żeby teraz mówić o krokach za rok, dwa, pięć. Oczywiście, powiesz mi, to się trochę wiąże z tym rozważaniem o pośpiechu. Tak. Ale jest to zupełnie z innej strony, żeby doświadczać tej rzeczywistości duchowej, która wynika z drogi, którą podejmiesz. Zapraszam Ciebie dzisiaj do przesłuchania przed świętami audiobooka, który proponowaliśmy na naszym kanale i który jest wgrany, a który wiem, że dla wielu może pomóc w tych ostatnich dniach przygotować się do spowiedzi świętej. Jest to audiobook pytania do sumienia, który rozprowadziliśmy w setkach, w tysiącach, dziesiątkach tysięcy egzemplarzy i jak wielu mówi, te 45 minut katechezy tam zawartej pomogło im w doświadczeniu Pana Boga w różnych, na różnych poziomach ich życia. I to jest dzisiejsze zadanie adwentowe. W ogóle przez ostatnie dni zapomniałem o zrzutce dla Pana Jezusa. To są ostatnie dni. Ktoś powiedział mi, a co będzie, jeśli ksiądz nie nazbiera na to muzeum w tym roku? Będę zbierał dalej. Jeżeli nie w tym roku dam prezent Panu Jezusowi, to dam go na przyszły rok. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Do jutra.